Mój stary to fanatyk kolarstwa. Cała piwnica zawalona rowerami. Nie da się wejść. To jakaś kolarzówka, to damka, to inny górol. W końcu stoi na dziecięcy rower z lat 90. przerobiony na BMX-a. Już na ścianie zaczął wieszać te rowery, bo nie było gdzie nogi postawić. Chociaż to nie wystarczyło, bo czasami stawia rower pod schodami klatki, co z kolei wpienia sąsiada. Oprócz tego trzeba wspomnieć, że wszystko co się da, ma w motywy rowerowe. Kubek z rowerem, skarpetki, jakieś figurki, no a koszulkach to już nie wspomnę. Ostatnio nawet kupił wino z Biedronki tylko dlatego, że miał etykietę z rowerem. Już za młodu był zawodowym kolarzem i coś tam nawet wygrywał. Jeszcze został mu jakiś puchar i parę dyplomów. Swego czasu był nawet sędzią kolarskim. Zresztą do tej pory ogląda jakieś zawody rowerowe i dalej się ekscytuje, jakby to było za dawnych lat. Ciągle powtarza, że prawdziwy kolarz żadnej pogody się nie boi i trzyma się tego twardo, jeżdżąc dzień w dzień. To do pracy, do sklepu, kina, wycieczki krajoznawcze, góry, lasy, jeziora, doliny, biegi przełajowe z rowerem na plecach, no dosłownie wszędzie. Od rana do nocy. Co lepsze, ma rower na każdą okazję. A co jeszcze lepsze, sam je sobie zrobił. A, bo zapomniałem wspomnieć. Wróćmy na chwilę do piwnicy, bo tam jest cały pies pogrzebany. Otóż w piwnicy, oprócz pomieszczenia, gdzie trzyma rowery, jest jeszcze jedno pomieszczenie. Tam ma wszystko, czego potrzeba do naprawy roweru. Klucze, smary, śrubokręty, łańcuchy, części zamienne, lampki, zapasowe koła i jakieś różne akcesoria. Ale najważniejsze, co tam jest on, ten jedyny.
doskonały. Jak lubi powtarzać, najszybszy rowerek to najczystszy rowerek. Więc jak tylko wraca z pracy, idzie tam i siedzi do nocy, grzebiąc w rowerach. Oczywiście, jak jesteś w czymś dobry, to od razu wszyscy twoi znajomi chcą, żebyś im to zrobił. Więc zaczęli przychodzić ludzie ze swoimi rowerami do naprawy. I teraz nie dość, że piwnica zawalona rowerami, to jeszcze zawalona rowerami znajomych. No trzymajcie. Wypadek przy pracy. Ale trzeba przyznać, że jest z tego jakiś pożytek, bo w końcu inni na tym korzystają, a on robi to, co kocha.